Dzień dobry. Mam przyjemność i zaszczyt w imieniu własnym oraz Stowarzyszenia Nadzieja przywitać Państwa na finale projektu zrealizowanego w ramach otwartego konkursu ofert pod tytułem Kulturalnie Regionalnie. Projekt współfinansowany jest z budżetu samorządu województwa łódzkiego. Głównym celem działań było poznanie twórczości Zbigniewa Herberta oraz integracja międzypokoleniowa. Projekt skierowany był do seniorów i młodzieży. Uczestnicy odbyli warsztaty muzyczne i literackie, a także wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Warszawy śladami Zbigniewa Herberta. Przygotowaliśmy dla Państwa spektakl słowno-muzyczny pod tytułem Lirycznie o Zbigniewie Herbercie, który mamy nadzieję przybliży Państwu życie i twórczość tego wybitnego poety. Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa, szczególnie gorąco rodziny i bliskich naszych artystów, przedstawicieli stowarzyszeń seniorskich, seniorów z DPS-u, wszystkich mieszkańców naszego miasta i powiatu. Zapraszamy do obejrzenia spektaklu. Lekkim krokiem przechodzi od plamy do plamy, od owocu do owocu. Dobry ogrodnik podpiera kwiat patykiem, człowieka radością, słońce błękitem. Potem poprawia okulary, nastawia herbatę, mruczy, głaszcze kota. Pan Bóg, kiedy budował świat, marszczył czoło, obliczał, obliczał, obliczał. Dlatego świat jest doskonały i nie można w nim mieszkać. Za to świat malarza jest dobry i pełen pomyłek. Oko chodzi sobie od plamy do plamy, od owocu do owocu. Oko mruczy, oko uśmiecha się, oko wspomina, oko mówi. Można wytrzymać, gdyby tylko udało się wejść do środka, tam, gdzie był ten malarz, bez skrzydeł, w opadających pantoflach, bez Wergiliusza, z kotem w kieszeni, fantazją dobroduszną i nieświadomą ręką, która poprawia świat. Jeśli umrzeć mam za ciebie, jeśli sztandar zwinąć mam, na każdego przecież przyjdzie kiedyś pora. Srebrny orzeł z mojej czapki na urwiskach w sercu Tatr znajdzie gniazdo. Ty mnie ukryj, moja ziemio podhalańska, górski lesie kołysz mnie do snu. Mnie chroniła ręka pańska. Dziś mnie do raportu wezwał Bóg. Wilki mają swoje ścieżki, podążałem szlakiem wilczym. Śmierć ścigała mnie po lasach jak pies gończy. Się kończy.
nasze dusze wbił pazury i legendę partyzancką ponad szczyty wzniósł. Na Podhalu pod Turbaczem partyzancka wierzba płacze. Zgasł już ogień, ale pamięć po nim wciąż się tli. Ty mnie ukryj, moja ziemio podhalańska, górski lesie. Lasy płonęły, a oni na szyjach splatali ręce jak bukiety róż. Lasy płonęły, a oni na szyjach splatali ręce jak bukiety róż. Ludzie zbiegali do schronów, on mówił, że żona ma włosy, w których można się ukryć, w których można się ukryć. Okryci jednym kocem szeptali słowa bezwstydne, litanie zakochanych. Okryci jednym kocem szeptali słowa bezwstydne, litanie zakochanych. Gdy było bardzo źle, skakali w oczy naprzeciw i zamykali je mocno, zamykali je mocno, tak mocno, że nie poczuli ognia, który dochodził im do rzęs. Zamykali je mocno, okryci jednym kocem szeptali słowa bezwstydne, litanie zakochanych. Okryci jednym kocem szeptali słowa bezwstydne, litanie zakochanych. Do końca byli mężni, do końca byli. Zatrzymane na skraju dwie krople, zatrzymane na skraju twarzy dwie krople. Okryci jednym kocem szeptali słowa bezwstydne.
szeptali słowa bezwstydne, litanie zakochane. Przedmioty martwe są zawsze w porządku i nic im niestety nie można zarzucić. Nie udało mi się nigdy zauważyć krzesła, które przestępuje z nogi na nogę, ani łóżka, które staje dęba. Także stoły, nawet kiedy są zmęczone, nie odważą się przyklęknąć. Podejrzewam, że przedmioty robią to ze względów wychowawczych, aby wciąż nam wypominać naszą niestałość. Spokojnym, bardzo jasnym.
czasie kresowym, do którego nie wrócę, jest taki skrzydlaty kamień, lekki i ogromny. Pioruny biją w ten kamień skrzydlaty, zamykam oczy, aby go odpomnieć. W moim mieście dalekim, do którego nie wrócę, jest ciężka i pożywna woda. Kto tobie kubek z tą wodą raz poda, podaję wierści, że zawsze powrócisz. W moim mieście, którego nie ma na żadnej mapie świata, jest taki chleb, co żywić może całe życie. Czarny jak wiara, że znów ujrzycie kamień, wiarę, chleb, wodę i trawienie więzi o świcie. Tydzień trwa 30 godzin. Pensje są wyższe, ceny stale zniżkują. Praca fizyczna nie męczy. Rąbanie drzewa to tyle, co pisanie na maszynie. Ustrój społeczny jest trwały, a rządy rozumne. Naprawdę w raju jest lepiej niż w jakimkolwiek kraju. Na początku miało być inaczej. Świetliste kręgi, chóry i stopni abstrakcji. Ale nie udało się oddzielić dokładnie ciała od duszy i przychodziła tutaj z kroplą sadła nitką mięśni. Trzeba było wyciągać wnioski, zmieszać ziarno absolutu z ziarnem gliny. Jeszcze jedno odstępstwo od doktryny. Ostatnie odstępstwo. Tylko Jan to przewidział. Zmartwychwstaniecie ciałem. Boga oglądają nieliczni. Jest tylko dla tych z czystej pneumy. Reszta słucha komunikatów o cudach i potopach.
Z czasem wszyscy będą oglądali Boga. Kiedy to nastąpi, nikt nie wie. Na razie w sobotę o 12 w południe syreny ryczą słodko i z fabryk wychodzą niebiescy proletariusze. Pod pachą niosą niezgrabnie swe skrzydła jak skrzypce. Jeśli wybierasz się w podróż, niech będzie to podróż długa. Wędrowanie pozornie bez celu, błądzenie po omacku, żebyś nie tylko oczami, ale także dotykiem poznał szorstkość ziemi i abyś całą skórą zmierzył się ze światem. Podstawowym obowiązkiem intelektualisty jest myśleć i mówić prawdę. Myśleć to znaczy zastanowić się nad tym, kim jesteśmy i jaka jest otaczająca rzeczywistość. Oznacza to siłą rzeczy odpowiedzialność za słowo. Jeśli masz dwie drogi do wyboru, wybieraj zawsze drogę trudniejszą dla ciebie. Płaska głowa mieszka.
Rozetrze ciało w dłoni, będą po łąkach nieść się tego świata. Głos wewnętrzny niczego nie odradza, ani nie mówi tak, ani nie. Jest słabo słyszalny i prawie nieartykułowalny. Nawet jeśli się bardzo głęboko pochyli, słychać tylko oderwane od sensu sylaby. Staram go się nie zagłuszać. Obchodzę się z nim dobrze. Udaję, że traktuję go na równi, że mi na nim zależy. Czasem nawet staram się z nim rozmawiać. Wiesz, wczoraj odmówiłem. Nie robiłem tego nigdy. Teraz też nie będę. Glu, glu. No więc sądzić, że dobrze zrobiłem? Ga, go, gi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a. No a teraz wypocznij. Jutro znów pogadamy. Nie jest mi na nic potrzebny. Mógłbym o nim zapomnieć. Nie mam nadziei, trochę żalu. Gdy leży tak przykryty litością, oddycha ciężko, otwiera usta i stara się podnieść bezwładną głowę. Naucz nas także palce zwijać i drzwi podpierać z tamtej strony. Pokoju w próżnej już miłości, pokoju w próżnej już miłości. Niech kiedy trzeba będzie pięścią to, co marzyło tak o szczęściu i osłaniało chudy płomyk, i osłaniało chudy płomyk. Palce. Choćby już była tylko pustka, choćby już była tylko pustka, choćby już była tylko pustka, choćby już była tylko pustka. Gdy w dłoń otwartą przyjmiesz klęskę,
czaszkę czułe palce weźmiesz. Zacznie się wtedy jeszcze raz. Zacznie się wtedy jeszcze raz. A potem po skończonej walce pozwól nam rozprostować palce, choćby już była tylko pustka. 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 Pustka. Panie, dziękuję Ci, że stworzyłeś świat piękny i bardzo różny, a także za to, że pozwoliłeś mi w niewyczerpanej dobroci Twojej być w miejscach, które nie były miejscami mojej codziennej udręki. Że nocą w Tarquinii leżałem na placu przy studni i spisz rozkołysany obwieszczał zwierzy Twój gniew lub wybaczenie. A mały osioł na wyspie Korkyra śpiewał mi ze swoich niepojętych miechów płuc melancholię krajobrazu. I w brzydkim mieście Manchester odkryłem ludzi dobrych i rozumnych. Natura powtarzała swoje mądre tautologie. Las był lasem, morze morzem, skała skałą. Gwiazdy krążyły i było jak być powinno. Iovis omnia plena. Wybacz, że myślałem tylko o sobie, gdy życie innych było okrutne, nieodwracalne, krążyło wokół mnie, jak wielki astrologiczny zegar u świętego Piotra Bowe. Że byłem leniwy, roztargniony, zbyt ostrożny w labiryntach i grotach. A także wybacz, czy nie walczyłem jak Lord Byron o szczęście ludów,
podbitych i oglądałem tylko wschody, księżyca i muzea. Dziękuję Ci, że dzieła stworzone ku chwale Twojej udzieliły mi cząstki swojej tajemnicy i wielkiej zarozumiałości. Pomyślałem, Tucio van Eyck, Bellini, malował także dla mnie. A także Akropol, którego nigdy nie zrozumiałem do końca. Cierpliwie odkrywał przede mną okaleczone ciało. Proszę Cię, żebyś wynagrodził siwego staruszka, który nieproszony przyniósł mi owoce ze swego ogrodu na spalonej słońcem ojczystej wyspie syna Laertesa. A także Miss Helen z mglistej wysepki Mal na Hebrydach za to, że przyjęła mnie po grecku i prosiła, żebym zapaloną lampę, aby światła ziemi pozdrawiały się. A także tych wszystkich, którzy wskazywali mi drogę i mówili Kato, Kyrie Kato. I żebyś miał w swojej opiece mamę ze Spoleto, Spiridiona z Pakos, dobrego studenta z Berlina, który wybawił mnie z opresji, a potem nieoczekiwanie spotkany w Arizonie wiózł mnie do Wielkiego Kanionu, który jest jak 100 000 katedr zwróconych głową w dół. Pozwól, o Panie, abym nie myślał o moich wodnistookich, szarych, niemądrych prześladowcach, kiedy słońce schodzi w Morze Jońskie. Prawdziwie, nieopisane. Żebym rozumiał innych ludzi, inne języki, inne cierpienia, a nade wszystko, żebym był pokorny, to znaczy ten, który pragnie źródła. Dziękuję Ci, Panie, że stworzyłeś świat piękny i różny. A jeśli jest to Twoje uwodzenie, jestem uwiedziony na zawsze i bez wybaczenia. Zapraszamy wszystkich występujących na scenę. Przed Państwem wystąpili Barbara Wójciak, Krystyna Muchlada, Barbara Dajtrowska, Jadwiga Kobus, Teresa Głuch, Edyta Pająk, Marianna Marcinkowska, Elżbieta Stańczyk, Magdalena Wieczorek, Wiesława Jakubczyk, Magdalena Mokwińska, Teresa Idzik, Barbara Świderska. Teatr Cienia, Nadia Gronostaj, Witold Koza. Wokaliści: Berenika Borońska, Maja Ludwiczak, Marysia Wójcik, Weronika Wójcik, Konrad Ignasiak, Zuzanna Ignasiak,
Weronika Bąk. Instrumentaliści: Łukasz Boroński, Andrzej Jerzykowski, Szymon Pawlikowski oraz Konrad Ignasiak. Bardzo dziękujemy Wam za współpracę i za wspólnie spędzony czas i za to, że jesteście po prostu. Bardzo Wam dziękujemy. I chcielibyśmy Wam wręczyć drobne upominki. Dziękujemy też uczestnikom sekcji filmowej, panu Pawłowi Zysiakowi, panu Grzegorzowi Przedborze, panu Marcinowi Goździkowi, pani Agnieszce Wieczorek oraz wszystkim, którzy byli zaangażowani w realizację tego projektu. Dziękujemy.